Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na rybach nie jestem sam. Jest ze mną Katarzyna. I dzisiaj Katarzyna, tak jak widzicie, ma swoją wędkę. Wybraliśmy się na Wisłę, na Okonie. I celem tej wyprawy jest to, żeby na koniec tego filmu Katarzyna fachowo łowiła wiślane okonie. Także mam zadanie do wykonania. Dzisiaj będę instruktorem, przewodnikiem. Pokażę Ci, jak tutaj dłubać te okonki. Wykonałem już tutaj parę rzutów, żeby sprawdzić, czy one tu na pewno są. No, myślę, że są, dlatego zabieramy się do roboty. Trzymajcie kciuki za powodzenie dzisiejszego szkolenia. Masz coś do dodania? Nie. Jesteś przerażona, tak? No, będzie dobrze, będzie dobrze. Najpierw chwilę przygotujemy sprzęt, ustawię hamulec, czyń swoją powinność. Dobra, Kasia jest już gotowa. Namierzone mamy okonki tutaj. To jest miejsce, które znacie z poprzedniego. Poczekaj, spokojnie. Najpierw zrobisz parę rzutów tutaj, wiesz? Tam? Tak, żeby w ogóle ja Ci powiem, o co chodzi. To może przejdźmy sobie. Musisz zrobić to tak, że wykonujesz pierwszy rzut. Jak ta przynęta wpadnie do wody, to momentalnie zamykasz kabłąk i wiesz, ta plecionka będzie jakoś tam taka, no, od wiatru gdzieś będzie, no będzie taki luz i momentalnie trzeba skasować ten luz. Aha. Nie? I tak sobie musisz szczytówkę ustawiać, żeby obserwować tą plecionkę, która jest między szczytówką a taflą wody. Kiedy rozpoznać, że przynęta opadła do dna, no to już wiesz, nie? No bo tak, to już sobie na jeziorze omawialiśmy. Tak. Ona się zdecydowanie zluzuje. Tutaj będzie to trochę trudniejsze, bo ta woda jednak gdzieś tam ciągnie. Mhm. Dlatego ten kij trzeba trzymać trochę wyżej. O. I pyk, nie? I pyk. No, bez okularów to będę mieć problem, wiesz? Nie ja pomyślałam. Też jestem bez okularów, także szanse mamy równe. Możesz to robić tak też. Kij niżej trzymać. No, no. To na tle wody bardziej będzie kontrastować. No widzę. Jesteś. Nie z kamerą. Nie, jesteś tam w tym kadrze. No. Na początku zróbmy to tak, że po prostu rzucasz, zamykasz, kasujesz luz, obserwujesz. Tak. Jak przynęta spadnie, to zrobisz 2-3 podkręcenia i czekasz, aż przynęta spadnie. 2-3 podkręcenia. O, i już jest okonek. Ale jaja. O. Nie jest jakieś bydle, ale to chodzi o to, żeby się wczuć w temat, pobawić się. Relaksacyjnie podchodzimy do tematu, nie? I to na początek wystarczy. No ale na jeziorze rzucałaś, więc wiesz jak rzucać. Spadło, dobra, zamykasz. Od razu, szybko to musi być. Dobra, i czekasz, i patrzysz sobie. Spadło już. Już spadło. Tu będzie szybciej spadać, bo z prądem prowadzisz. Bo prąd mamy stamtąd, on idzie tutaj. To lepiej będzie, jak rzucisz trochę bardziej tam przed siebie. Dobra. Bo wtedy ta przynęta będzie delikatnym łukiem tam schodzić i tam ten prąd ciągnie w tamtą stronę, więc ten opad nie będzie za szybki, nie? Czyli jak najdalej przed siebie. O, tak jest. O, no, tylko że kierunki jeszcze. No ale to spokojnie, to jest. Ale to był wiatr chyba wieje, co mi tak działo? No wieje wiatr, no. I na tym właściwie moja rola się kończy. Wyjaśniłem, co trzeba. Teraz sobie radź. No dobra, i ćwicz. No ja idę też łowić. Dobrze. Tak? Tak. A ja sobie stanę trochę w innym miejscu. I na trochę inną przynętę. Dzisiaj nowe przynęty w akcji. Przetestujemy, zobaczymy. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Ale najpierw sam zobaczę, czy
O, ale usiadł. Pięknie. Ale jak z opadu, pięknie. O Jezu, jakie branie piękne. Oj, to będzie ładna ryba. Nie, ja nie mam, nie wziąłem podbieraka. Kurde. No szczupak. No źle no. No bo my tu przyjechali po konie ładne. Ale mi się udawało, że jest bagażnik podbieraka. No jest, tylko go nie wziąłem. Nie, tu dam radę. Szczupaczek tam nawet, nie szczupak. O. No, panowie nas oglądają. Co? O, i taki szczupaczek, zaraz wam pokażę na co. Z Wiślanego Przelewu, główki chciałoby się powiedzieć, ale to taki nie do końca jest przelew. Poszedł. To już jest mnie. Możesz jakieś emocje do kamery wydalić. Ale tak nie wiem, zawołanie. Możesz na przykład powiedzieć: o matko, nie spodziewałem się, że tutaj przy tej ostrodze będzie stał tak olbrzymi szczupak. Sytuacja jest ciekawa, bo wykonałem dzisiaj tutaj pierwszy rzut i miałem obcinkę. Też bardzo ładne branie z opadu i tak właśnie podejrzewałem, że to będzie szczupak. No i tak jak widzieliście, powtórzył. No szczupak jest taki, że on weźmie obetnie z przynętą w pysku, jeszcze raz będzie brał. No ten akurat nie miał mojej poprzedniej gumy, ale podejrzewam, że to był ten sam, bo w tym samym miejscu uderzył. Tak bardziej wiesz, bo ty tak bardziej tak tam gdzieś rzucasz, a musisz tak bardziej tak się skupić, żeby ona tam... Tam poleciała. I takie piu, nie? A tu okoń tu gdzieś stoi, wiesz? Tu stoi, bo one takie właśnie tutaj są takie, zobaczcie, zielska. Jak jest takie zielsko przy ostrodze i tam za tym zielskiem jest trochę głębiej, a zwykle tak właśnie jest, to tamte okonie bardzo lubią stać. A Kasia już miała branie dzisiaj. Tak. A to jak tu stoi, to czemu rzucasz tam? Jeszcze, no bo miałem pokazać. Kasia łowi na tanty, bo te przynęty tutaj się zawsze sprawdzały, a bardzo mi zależy, żeby tych okoni sobie połowiła. Ja natomiast próbuję dzisiaj, na tanty też będę łowił, ale próbuję dzisiaj zupełnie na coś nowego. Adusta Lancetic, uzbrojona również na czeburaszkę. Tak jak widzicie, na szczupaki skuteczna. Zobaczymy, czy na okonie również. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję sklepowi wędkarskiemu Zadzior.pl za bardzo sprawne i szybkie zrealizowanie tego zamówienia. Sebastian, pozdrawiam. No dobra, to robimy kolejne rzuty. Zobaczymy, czy okonie tu stoją. Znaczy tu stoją, bo ja już też jeden rzut wykonałem dzisiaj tutaj na tantę, żeby sprawdzić, czy tutaj cokolwiek będzie brało. I brało, więc mam nadzieję. Tylko, że ta adusta nie należy do przynęt najmniejszych, jeżeli chodzi... O, jest. O, jest. I to będzie już okoń. Okonek, no. O. Widzicie, nie należy do najmniejszych, ale... Ale jak stoją małe okonki, no to biorą małe okonki. 2-0, a ty jak tam? 0. No właśnie mówię, że 0, 2-0. O, Kasia już sama zmienia miejsca, to już jest dobry znak. Szuka, szuka. Bardzo dobrze. No i dobra, i zobaczymy. Może być tak, że ich tu jest trochę tych mniejszych, ale one w tą adustę nie będą tak zachętnie biły, bo będzie to dla nich za duże. O, jest, no mówię. To jest właśnie to. Tam pewnie jakby chciał na większe okonie się nastawiać, ale chodzi. O. Albo muszę się nauczyć tą adustę jeszcze prowadzić prawidłowo, skutecznie. O, jest, pięknie. Dobra, zaraz idziemy po Kasię, niech Kasia tutaj spróbuje pierwszego konia złowić. Nie będziemy już dalej tutaj kuli tych rybek. Okej. No dobra, to teraz tutaj masz taki obszar wody. No. Tam daleko widzisz, płynie nurt, a tutaj masz taki obszar wody z taką wodą spokojną. No. Dobrze by było trafić na granicy tego nurtu, a tej wody spokojnej. Oczywiście kasujemy luz i czekamy sobie. Tak.
i prowadzimy takimi podbiciami. I tutaj one stoją. Tu je złowisz. Dobrze, tylko że ja nie złowiłem, nie trafię, nie? No nie trafię i trafiłam. I szybko, 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 dobra, i czekasz. Tam jest, tam dalej jest trochę głęboko, więc będziesz długo czekać. Okej, spadło. Już? Napięcie rośnie. No ja się nie śmieję, no to... Chodzi o to, że ta przynęta, która udaje coś, może robaka, żeby ona takie o, trochę porobiła tak, takie... Tak, tak, no, no. Dobrze. Pokazuję ci miecz. Małe perypetie, ale... Trzymaj. A jak mnie złowię? To znaczy, że jestem słaby instruktor. To teraz to dbasz o moje dobre imię. I kijem do góry spróbuj raz. O, 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 właśnie. No, no to się później nauczysz, no ale... One stoją i patrzą, ty, jaka, jaki dziwny robak, zobacz. Tak, coś było. A jak to poczułaś? No właśnie. No to, no, mocno, mocno. O, o, o! Zmieniliśmy miejsce, jeszcze jedna główka. Jeżeli tutaj nie będzie jakichś spektakularnych efektów, to będziemy przejeżdżali gdzieś indziej. No takie perypetie podczas poszukiwania okoni, ale żeby osiągnąć dzisiejszy cel, za który mam nadzieję cały czas trzymacie kciuki, no to troszkę trzeba będzie się nachodzić. Gdyby chciałem sobie oprzeć kije, za bardzo nie mam gdzie. Wykonałem pierwszy rzut, żeby zobaczyć, czy na tym napływie w ogóle będą okonie. Kasia sobie chwilę robi przerwy, zaraz przyjdzie. Pierwszego udało się złowić, więc już nie będę tutaj rzucał, żeby ich nie popłoszyć. Zawołamy Kasię, niech przyjdzie i niech trenuje tutaj. No, z tą jedną różnicą, że my czekamy, aż Kasia przyjdzie. Znalezione przez nas miejsce, Kasia sobie siedzi i wcina kanapkę w najlepsze. Byśmy stali tam do wieczora. Chcesz, żebym padła ci tu, to muszę się najeść, nie? Jezu. Idziemy. Jesteś gotowa? Tak. Słuchaj, to jest kolejny etap wędkarskiej jakby... Nie wiem czego. Wchodzimy na następny etap, obławianie napływu. Aha. Come on, za mną! Drużyna, pierścienia. Przepotężne emocje. Czy Kasia złowi dzisiaj okonia? Czy ta wyprawa okaże się sukcesem? Czy będzie w końcu ta upragniona ryba? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko to stwierdzić na ten moment, ale starania są poczynione ogromne. Cały myk polega na tym, że ta woda płynie. Tak. Więc to ci będzie troszeczkę, tu jest bardzo wolny napływ, więc on jest taki łatwy do obławiania stosunkowo. Ale musisz pamiętać, że to troszeczkę będzie ci. Więc pierwszy rzut wykonaj sobie tam. Tu będzie ryba, bo one tu stoją. No ale to już ja tu zahaczę. Bardzo dobrze. Zwijaj od razu do góry kij. Teraz się uczymy. Stój, stój, stój. No nie aż tak. Tam nie widzę. Do góry, do góry. Dobra. Puść. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Była? No. A widzisz? O Jezu. Jest. Boże. Jest? No. No jest. A, jest pierwszy okoń. Do góry, do góry kij. Nie ma. Nie ma, spadł, dobra. Tutaj wjeżdżasz na płciznę, więc takie, takie szybkie dwa, takie. I ten kij trzymaj do góry, wiesz? Elegancko, bardzo dobrze. I zwijaj, i do góry, do góry, do góry. O, o, tak przed nosem sobie trzymaj ten kij. Bardzo dobrze. Spadło. Dwa, dwa, trzy, nie więcej. Taki jeszcze myk można wykonać, że o, troszeczkę ją przekręcić i w innym miejscu ją uzbroić. Tak, raz. Zobacz. Te podkręcenia takie. Bo tu jest, tutaj na wypłycenie wjeżdżasz. Tu trzeba tak robić. Zaczynasz kręcić, nie? I zobacz, jak zaczynasz... O, widzisz? Opowiadał, opowiadał. Tak musisz to skorelować. Obroty korbką. Patrz. Tak jak zaczniesz i cyk, o, spadło, o, masz okonia, masz, masz, do góry, do góry, do góry, do góry, był? No był. No jest. Jest? Nie wiem.
No jest, jest, jest. Ciągnij, ciągnij. Do góry, kij, do góry, do góry, do góry. Jest czy nie? Jest. No. O Jezu, o Jezu. Dobrze, 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 spokojnie. Cały czas naciągnięte trzymaj. No i masz. Spadł. Dobra, ale był. Uznajemy tego konia? Tak. Co prawda spadł, ale pod nogami. Jest. Pierwszy. Ja teraz, korzystając z okazji, że konkurent się zaplątał, sprawdzę, czy okoń pochwyci moją nową przynętę Adusta Lancetic. Jak idzie? Mogę spróbować? Jest. Nie, nie, chodź tutaj. Tam nie kombinuj. Czemu? Bo tam, patrz. Chodź, chodź, chodź tutaj, Kasia. No mówię ci, bo one tutaj stoją. No po co idziesz tam, kombinujesz jak... Ale to może być nie na tym połowie. No to dobrze, to ja sobie tu odejdę i no niestety, niestety nie będę łowił. No niestety, no. No holuj, holuj. Wyżej kij, wyżej kij, wyżej kij. No mały jest, możesz go na kiju podnieść. O, jak się nastroszył, zobacz. Za mało, za dużo żyłki podkręciłaś. Nie, nie chodź tu do mnie. Nie, nie, bo tak kij złamiesz. O, o, o. Dajcie kij przyszło. A jakie mam by teraz oskarżyć? I łapka w górę dla Kasi. Jest pierwszy okoń. No ale poczekaj. No dobrze, dobrze. No, mocno. Jednym o, wyjęłaś. Biedne. No jo, tam. Gratuluję. Jest, mamy to. Pierwszy oficjalny wiślany okoń Katarzyny. Można dawać łapy w górę, można komentować. Teraz czekamy na drugiego, trzeciego i czwartego. Bo to tak zawsze jest. Jest... Co? Tak jest. Jest. Jest, mamy to. Drugi oficjalny okoń Katarzyny. Piękny. Nic, nic, spokojnie, spokojnie. Najważniejsze to jest nie panikować. Możesz troszeczkę podejść do... Spadł. No wszedł w kamienie. Dobra, nic się nie stało. Tak się zdarza. Gratuluję. No, ale to już taki był fajny. No. Więc przy takiej plecionce, przy takim kolorze plecionki, w dzień... Miałaś branie. No. W dzień pochmurny będziesz... A skąd to wiesz, jak co? Nie czujesz tej wędki? No, ale widzę przecież na szczytówce. No widzę. Więc cały pis przy takiej plecionce, tym bardziej w dzień słoneczny, polega na tym, że ty jej całej nie będziesz widzieć, ale gdzieś tam jej malutki fragment na tle na przykład tych drzew będziesz w stanie zobaczyć. Na tle wody będzie ci ciężko, bo się światło odbija od tej wody. Na tle nieba też ci może być ciężko, ale na tle tych ciemnych drzew będziesz widzieć i na tym to polega, że po prostu ten krótki fragmencik musisz obserwować i tam będziesz widziała, jak ona ci spada do góry Przed nami ostatnia prosta. Dzień nam się powoli kończy, tak jak zresztą widzicie, słońce już niebawem będzie zachodzić. My już zwiedziliśmy parę główek, niestety same małe grzyle. To jest ostatnia ostroga naszej wiślanej nadziei na to, że połowimy sobie okoni. Chociaż Kasia generalnie już dzisiaj, nazwijmy to, wywiązała się z założeń, bo złowiła okonie, więc rzuca, zwija, prowadzi przynęty, w ogóle mnie nie woła, żebym coś tam poprawił, więc jest, no, fachowo, nie? A jak? No. Łowimy, zobaczymy, co ten, ta końcówka dnia nam dzisiaj przyniesie. Ja bym ci proponował, tutaj żebyśmy ustali, o, jak sobie tutaj staniesz i sobie tak będziesz rzucać tam. Dobrze. To będzie ciężko, bo ta woda tu płynie, więc tak dosyć będziesz musiała gwałtownie podbijać, ale tutaj stały ostatnio. Dobra. Chyba znaleźliśmy kawałek kogoś. O Jezu, przez. Ma tam stop. Jest tam stopa? Nie ma. Co? Nie ma. Ja widzę duży palec.
Zobaczcie, ja wam coś pokażę, bo to ja tu kątem oka obserwuję. Jest normalnie fachowe prowadzenie z opadu. Widzę, że już synchronizacja zwijania koło... Jest! Patrzcie! Jest ryba! No spokojnie, spadła. No. Musisz zacinać, wiesz, Kasia? No. Ale mówiłem ci, widzisz, przewodnik jak powie, to normalnie rzuć tu, poprowadź tak i łowisz ryby, nie? Usłyszała, a mówisz plecami, to nic nie słychać. Ona usłyszała, że jest profesjonalne prowadzenie, wiesz, no, i ona wzięła, wiesz? No. Chciałam ci powiedzieć. No to popraw, o. Nie, ja muszę po swojemu. A to jest w ogóle właśnie, jak po swojemu? Pokaż. Bo ja mam nowy myk, widzisz. Ale jaki? No nie, no trochę mocniej, jeszcze za lekko, za słabo jest, wiesz? Ja mocniej jakby nadziewam, że gdzieś dotąd powinien być. Żeby mi ogonka pracowało? Nie, on wtedy tak nie spada. Wiesz? No tak, bo to jest krótki hak. Jak one tak dziubią, bo dziubią, ale to musisz... No dobra, rób po swojemu już. Ja się nie wtrącam. Ale te małe się łapały. Trzeba, każdy musi sam kombinować. No małe tak, no. Ale duży jak żeruje, jak zas się, to tam... Ale dobra, kombinuj. Dobrze, że kombinujesz. To jest bardzo dobry znak. Teraz odpinasz kabłąk. Trzymasz sobie tam cały czas ręką, że trzymasz to, tak, do kija za siebie. Nie, trzymasz tak, tak, patrz, tak, tak, o, tak. No i kij do siebie, za siebie i spod ręki niech ci ta plecionka wychodzi. No patrz, poczekaj, przytrzymaj. Otwierasz. No. Trzymasz sobie, żeby ten i o. Aha. Cyk, nie? Mhm. Jak już masz tu, to zamykasz, bierzesz to. I do przodu. No tego to się jeszcze nie nauczyłam. Tutaj tak robisz. O, i nawet nie trzeba było, bo... Puściło. Wyszło, no. Aha. No to teraz całe te wodorosty. Popatrz, ile ślimaków. Ile ślimaczków. No wyrwałeś z korzeniami, no co tu dużo mówić. No, zobaczcie, jaka praca wędziska. Cyk, cyk, cyk. No to jest pociutko. No bo tam już jest główka, tam są kamienie od główki. Już jesteś na... O. Jest ryba, patrz. O, o. No i teraz... No. No, do góry, do góry, do góry, żeby wierzchem poszedł. To mały okoń, to można tak zrobić. No, już ci powiem, że nie taki mały już. No, brawo! Liczył! Brawo! Podkręciłaś go prawie pod szczytówkę. Prawie przez szczytówki go przeciągnęłaś. Ojej. O kurde, żywy ty. Jezu. Jest? Ale wszystko palcami zasłaniasz. Chcesz paznokcie pokazać? No. Jest. Oj, dobra, do wody. Brawo. Dzień się jeszcze nie skończył. Moja szkoła, moja szkoła. Nie, żartuję oczywiście. To jest zawsze, to tak jak się mówi, ja już nie chcę nic mówić o tym, jak ktoś tam coś tam zrobił, nie? No i niby tego nie powiedział, no bo nie chcę tego mówić, ale jednak to powiedział. I tak samo tutaj, nie? No. To moja zasługa. Nie, no żartuję. Ale już coś się powiedział, tak jak to ale, nie? Patrz, urwał ogonek mu. No to zaraz ci dam nowy. To jest tak jak to ale, nie? Tak, no. Dobrze sobie radzisz, ale mogłabyś poprawić to i to. I wszystko, co jest przed ale, traci ważność. Zresztą nie. Proszę. Uzbrój sobie. A tamto do kieszeni, bo to już się nie przyda. A ja idę na napływ. Możesz? Czy specjalnie grasz na czas, żeby nie połowił? Nie, proszę. Idziemy na napływ zobaczyć parę rzutów i wracamy tu zaraz. Kończymy dzisiejszą przygodę. Przyszedł wieczór, zaczęły się komary, więc pora uciekać. Skład sędziowski w składzie ja, orzeka, dzisiejszą lekcję i przeprowadzony na końcu egzamin, o którym nawet nie wiedziałaś. Tak, był egzamin? Tak, lekcja. Co? A
Znałam? No właśnie chciałam o tym powiedzieć. Lekcja przeprowadzona w całości, egzamin zdany z oceną. Pozytywną! Fakt jest taki, że trochę inaczej wyobrażam sobie dzisiejszy dzień, bo myślałem, że te okonie będą bardziej chętne do współpracy. Takie też były przy ostatnich upałach, ale ostatnio mieliśmy trochę załamanie pogody. Zrobiło się no, mocno chłodno. Tak, chrypka. Kłaczek. Tak. Nocami, nad ranem to dochodzi nawet temperatura do 6 stopni, także szał. Myślę, że to trochę wpłynęło na to, że te okonie no zdecydowanie widzę to, że słabiej żerują, bo obskoczyliśmy dzisiaj miejsca takie, nazwijmy to sprawdzone, pewniaki, a tych okoni nie było tak w tych ilościach, w jakich bym chciał. Ale i tak, pomimo tych niesprzyjających okoliczności, Kasi udało się złowić jakieś okonie, więc gratulujemy i widzimy się w następnych przygodach. Czy chciałabyś coś dodać? Nie, że cudownego, jedno, że cudownego nauczyciela mam. To o mnie. To ja. Nie, i skromny, nie? No. Przede wszystkim to jest. Jak zawsze. No, jak zawsze. Nie, dziękuję ci bardzo. Bardzo fajnie sobie radziłaś. No, tak jak mówię, no już w drugiej połowie dnia to w zasadzie nie byłem wołany do żadnej interwencji, więc szacun. Dajcie łapkę w górę oczywiście, dajcie komentarz. Czekam na wasze komentarze, w jakich okolicznościach wędkarskich chcielibyście w następnym odcinku zobaczyć Katarzynę. To będzie taki challenge od widzów. Zobaczymy, jakich odpowiedzi będzie najwięcej. Takie wyzwanie Katarzyna, jeszcze do końca o tym nie wiedząc, a właśnie się dowiedziała, podejmie. Także pozdrawiamy i do widzenia.